Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matycki. Jestem właśnie pod Sejmem z panem posłem Tomaszem Jaskółą, który przed chwilą ogłosił wystąpienie z klubu Kukiz 15. No właśnie, panie pośle, dlaczego? Szanowni Państwo, dzisiaj w dniu 9 sierpnia 2019 roku wraz z trójką posłów Elżbietą Zielińską, przepraszam, Bartoszem Józwiakiem i Jurkiem Kozłowskim złożyliśmy rezygnację z zasiadania w klubie Kukiz 15 i powołaliśmy koło Unia Polityki Realnej. Dlaczego? Byliśmy zwolennikami w naszym klubie tego, żeby jednak w sposób realistyczny podchodzić do działania politycznego i byliśmy zwolennikami jako osoby, które 4 lata temu przychodziły do Sejmu, ale znacznie wcześniej działały publicznie, że nasze działanie było skierowane bardzo często przed czy przeciwko skandalicznym w naszym rozumieniu rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-u i przychodziliśmy przeciwko takiej wizji państwa, którą prezentowały te struktury. Proszę się też nie oszukiwać. Zarówno w PSL-u, jak i w Platformie są pewnie ludzie uczciwi i należy im, oczywiście nie należy wszystkich wkładać do jednego worka, ale idea państwa, którą reprezentowali, no była karygodna i to widzimy przez te ostatnie 4 lata, nie tylko w zakresie mafii VAT-owskiej, ale wielu naprawdę rzeczy, które tutaj w parlamencie się dowiedzieliśmy, mimo że znaliśmy stan państwa i definiowaliśmy go przed wchodzeniem tutaj jako zły. No to tu w parlamencie tak naprawdę zobaczyliśmy, że on jest po prostu tragiczny. I byliśmy dlatego zwolennikami, żeby ruch Kukiz 15 poszedł w kierunku takiego blokowego wejścia do Zjednoczonej Prawicy, dlatego że uważam przynajmniej, że ta totalna opozycja, która bardzo dużo tutaj złego zrobiła przez lata i nadal robi, nie jest naszym targetem. No a poza tym ja mam pretensje, bo Polskie Stronnictwo Ludowe to jest ta struktura razem z Platformą, która zniszczyła ideę jednomandatowych okręgów wyborczych całkowicie. I oczywiście dokument przyjmie wszystko. Ja się śmieję, że PSL mógłby nawet obiecać restytucję monarchii w Polsce, tylko że nic z tego nie będzie wynikać. Trzeba być zarówno idealistą, jak i realistą. A w związku z tym, że klub wybrał taką opcję, no to trzeba było uczciwie powiedzieć po prostu, że trzeba z tego klubu wystąpić i zachować się uczciwie wobec wszystkich wyborców, którzy głosowali na poszczególnych posłów tą czwórkę. Ja tylko przypomnę, że bardzo wiele osób nie jest zainteresowanym pójściem z PSL-em, ale ja nie potępiam tych osób, które dokonały takiego wyboru. Być może racjonalne przesłanki, o których ja nie wiem, o tym decydowały. W związku z tym ja to rozumiem i prosiłbym też o zrozumienie naszej decyzji. A skąd w ogóle ten pomysł na pójście razem z PSL-em? No to jest coś, co wcześniej się zupełnie nigdzie nie pojawiało, nawet fantaści polityczni, by im to nie przyszło do głowy. No więc ja nie mam takiej wyobraźni, żeby odpowiedzieć na to pytanie. A w związku z tym, że nie mam tej wyobraźni, to powiem, musiałem się zachować szczerze, bo czułbym się jak w jakimś Matrixie. No, gdyby moje nazwisko było na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, tym bardziej, że wielokrotnie ja chciałem podkreślić, że ja się wywodzę z okręgu, z którego wywodzi się pan Władysław Serafin. Jakby nie wnikając w szczegóły, chciałbym tylko podkreślić, że to jest jakby najgorszy archetyp polityczny, jaki widziałem w swoim życiu. I nie będę wnikał w szczegóły, każdy sobie może odnaleźć. Uważam, że to jest... I on zostawił wielu takich akolitów gdzieś tam w okolicach mojego okręgu. W związku z tym uważałem, że no, jeśli miałbym się z tymi akolitami i współpracownikami spotkać na liście, no to przyznam, że byłoby to, no to byłby Matrix i science fiction. Natomiast trzeba też uczciwie powiedzieć, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz to jest człowiek w wielkiej kulturze oczywiście i ja bym chciał, żeby PSL miał twarz Władysława Kosiniaka-Kamysza, senatora libickiego, którego cenię i lubię, tylko że jakby per saldo, gdybyśmy to złożyli, to się po prostu razem nie łączy, czyli nasze elektoraty razem się nie łączą. Mówię raz jeszcze i podkreślam, myśmy powstawali w wyniku buntu przeciwko tym dwom partiom, czyli PSL-owi i Platformie Obywatelskiej. Ja się kompletnie tego nie wstydzę. Ja wielokrotnie mówiłem, że ja tu nie przychodziłem do parlamentu przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, tylko przeciwko PSL-owi i Platformie.
przeciwko zawłaszczaniu państwa przez te dwie struktury, tak? Przeciwko temu, co działo się w wielu instytucjach publicznych. No, oczywiście można mieć zarzut, że mówimy tutaj o pewnych, jakby tutaj bym powiedział, o pewnych strukturach, a o innej nie wspominamy. Ja przyznam państwu, że padały propozycje na przykład mieszanej ordynacji wyborczej ze strony Prawa i Sprawiedliwości i przyznam, że byłby to bardzo dobry pomysł. Tak jak w Niemczech połowa posłów wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, połowa na listach partyjnych i po dwóch, trzech kadencjach okazałoby się, jestem tego pewny, że posłowie wybierani w jednomandatowych okręgach byliby lepsi od tych wybieranych z list partyjnych. No nie zdarzyło się to niestety. Należy natomiast funkcjonować w Sejmie albo poza Sejmem i nadal pracować dla Polski. To wszystko. Jesteśmy gotowi do pracy cały czas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.